Siema siemabyczku, aktualnie trwa konkurs na Black Laminate Bionet Field Tested, cena na Steam to około 1800 zł, każde 5 zł z kodem Żaba YouTube to jeden jedynkę w konkursie, całe info oraz listę etykietów macie na Discordzie, zapraszam do brania udziału i powodzonka. Halo halo, siemano mordy, z tej strony Żaba, witam Was na kolejnym odcineczku na moim kanale, w ogóle zapomniałem... Jakiegoś tutaj dzisiaj konkursu dodać, więc zaraz sobie odpalimy konkurs i jakiegoś skinka wybierzemy na szybko spojrzeć, którego wam tu mogę dodać. Dzisiaj pokażę Wam filmik, w którym będzie aż 100 stron z darmowym skinem, z możliwością zdobycia darmowego skinu do CSA 2 do Rasta. Aktualne 2024 Jak widzicie, zrobiłem już filmik, gdzie było stron 80, dzisiaj sobie ten film troszeczkę rozszerzymy. Dodaliśmy nowe stronki, także jest ciekawie, jest grubo. Zanim przejdziemy, to oczywiście przypominam o konkursiku na Skinka. Tak patrzcie, go Skinka wybrać na szybko, bo zapomniałem totalnie o tym. Myślę, że spokojnie. W ogóle kogoś na tą kostkę macie, jak coś. Tego gloszka Wam mogę spokojnie dać. Łapka w górę, komentarzy, kubik na kanale. I mamy tutaj podział. Ogólnie będzie to podział na kilka kategorii. Na początku bardzo ważne sprawy. Pierwsza sprawa, nie jest to sponsorowany. Współpracę mam jedynie ze stronami, które mówię, że mam współpracę z CSGO Skins. Aktualnie też czasami GeForce Kins, jak wiecie, i Hellcase, ale obecnie nie. Pozostałe stronki po prostu ja wam je przedstawiam, pokazuję, mówię o ryzyku, zawsze jest ryzyko. Te stronki są podzielone na tiery, Jest Tier taki pierwszy, czyli stronki, które gdzieś tam używam, tam sam czasami regularnie korzystam, które wiem, że działają, ale też jest ryzyko i Tier drugi, które właśnie gdzieś tam dawno z nich nie korzystałem lub ryzyko jest większe lub są nowe Także co, przejdźmy do tematu podzieliłem tutaj stronki na kilka kategorii, na kilka kategorii ogólnie ostatnio robiłem taki filmik, gdzie dawałem nowe stronki, tam zrobiłem błąd, film został usunięty, przez to, że dałem w opis nieodpowiednie rzeczy Pierwszą kategorią są oczywiście roletki, które podrzucę wam tutaj w mega wrzutce Muszę tak robić, żeby YouTube tutaj uchronił wiecie o co chodzi, nie w tej mega wrzutce macie tutaj listę stronek i macie opisane które strony działały przez VPN-a które nie Macie pierwsze, jak mówiłem, stronki, z których korzystam regularnie, gdzieś tam działam, ja wypłacam. I tier drugi, czy też stronki nowsze, udałem raz, ale nie wiem czemu, ale już niech sobie będzie. Stronki, które gdzieś tam są nowe, pojawiły się niedawno. Możecie spróbować z skodów. Tak jak mówię, trzeba rozważnie, ale dosyć coś z kodziku, warto rozegrać, jak Wam się uda na jakiejś stronce z tieru 2 lub właśnie z tej mniej znanej, ugrać coś z kodu fajnego, no to napiszcie do mnie, na priv wyślijcie, właśnie podeślijcie, spróbujemy jakoś tam bardziej ogarnąć temat, może samemu coś podziałam, żeby wypłacić, no bo też nie jestem w stanie na każdej stronce 24 7 obserwować, tak, a te nowe strony mają do siebie, że po prostu gdzieś tam często sobie... Padają. Kolejna kategoria, oczywiście, skrzynki. Skrzynki, skrzyneczki nasze ukochane. No i co? I tutaj mamy CSGO Skinsa. Oczywiście, chodzi promocyjny. Żaba YouTube, 10% bonusu do ładowania. Na na start aktualnie trwa konkurs na Kostkę bajoneta, którego mieć na początku, każdy 5 zł z kodem żaba YouTube ten, kiedy w konkursie. Konkurs został przedłużony do 10 czerwca z powodu prywatnych. Takich też tutaj, że moja ukochana ma uglob, więc chcę ten uglop z nią spędzić, wykorzystać, a później nie będę mógł tak wyszła, ale też dałem bardzo krótki termin, więc jeszcze ewentualnie ten konkursik macie. Jest również Hellcase, jest dużo różnych innych takich stronek. Są też stronki nowe, te w ogóle nie dodałem do karty, jak chociażby stronka l 1 Skins, którą ostatnio muszę Wam przyznać, że testowałem i jest ok. Ta so nowa stronka, sam wpaczyłem sobie, testowałem, jest spoko. No i też macie dużo stronek, to jest też G4 Skins, jak mówiłem, całą listę stronek tutaj macie. Tutaj też mamy podział ogólnie na Tiery. to akurat Wam wyślę z tego. Z książki z Tieru 1 są to stronki, właściwie, z którymi mam współpracę, czy które testowałem, czy które jakiś czas temu testowałem, czy które gdzieś tam po prostu wiem, że. Działają skrzynki z tieru drugiego. Są to skrzynki, które gdzieś tam widzę, czy YouTuberzy nagrywają, czy nawet sam niektóre z nich nagrywałem, ale jakiś czas temu po prostu nie mam z nimi teraz współpracy ani nic. I też tutaj zawsze jest jakieś gdzieś tam ryzyko, że tutaj po prostu coś może być nie tak. No i tier trzeci, gdzieś są to nowe stronki, lub takie bardzo rzadko gdzieś tam spotykane. Tu w ogóle dodam linka, bo zapomnę, nie mi się linka, albo mi się już będzie link. Także tutaj myślę, że tak to będzie wyglądało. Kolejna, trzecia kategoria, wymiana skinu. Tutaj choćby stronka TradedGG, która oferuje po prostu dodatkowy bonus, jak użyjecie mojego kodziku do wymiany skinów, które wymieniacie skiny. Dlatego tego typu stronkach najłatwiej jest zarabiać poprzez wykorzystywanie ich możliwości takich, że na jednej stronce skin może być wyceniany drożej, na drugiej taniej i wtedy będziecie balansować. Są osoby, które potrafią naprawdę, na tradicie kiedyś umiały robić fajne rzeczy, czyli po prostu na samym tym tradowaniu. No. Oczywiście Na skinach z -a, niestety są te trade banicie nieszczęsne, więc trzeba te 7 dni czekać. Ale można takie robić sobie na przykład w skinkach do Rasta, które nie mają trade bana, więc to jest ok. Dostajecie kodik, to jest z Styrodzibę. Taka sama zasada, takie, sam, takie samo działanie. Tutaj akurat sobie wpisujecie w ogóle kodik i dostajecie od 3 centów do jednego lualka na start. Co ciekawe, i ta stronka wypłacacacasz bez płaty. Chcę wam zrobić oddzielny odcinek o stronkach, które wypłacają bez wpłaty. Dajcie znać, czy byście chcieli. tak chce, jakbyście chcieli. I też oddzielny odcinek o stronach, który zaraz powiem Wam w skrócie, bo się też ta tematyka stronek prawi w tym odcinku, ale tylko wspomnę o nich tak po prostu sobie. Kolejna tutaj kategoria sprzedaż skinów. Akurat skin Kantor poleciał tutaj na pierwszy rzut. Też nie chcę wszystkich pokazać, bo to myślę, że nie ma sensu. Jeśli chodzi o sprzedaż skinów, jak to można zdobyć darmowego skina i tak dalej, tak dalej. No tutaj chociażby też się dostaje bonus do sprzedaży skina i po prostu można sobie ten bonus wykorzystać i skinka sprzedać. i temu, że sprzedajecie jednego skinka, na przykład sprzedać go drożej i będziecie się Meksyku kupić za to kolejnego skinka, więc też tak by to można w ten sposób wykorzystać. I też tutaj akurat dałem podstawową skoro wziąłem pierwszą z brzegu, skinkantor. To jest strona, która pokazuje, nie to, że to jest jakiś no, wiadomo, tak jak mówiłem na początku, jeśli chodzi o tę to, to współpracę, tego jestem pewny, tak, ale że jakoś pokazuje, to jest lepsza czy gorsza od pozostałych z tych tierów. Znaczy, w zależności od tierów, tutaj, ale z pozostałych, więc to już tak tutaj nie działa. Jakby ktoś, ktoś mi się zastanawiał, Pamiętajcie o ryzyku. Będę o tym przypominał, bo to jest ważna sprawa, że tutaj zawsze jest ryzyko. I co? No i tutaj, tak jak mówię, tak możecie robić, nie? Korzystać, patrzeć na przykład na jednej stronce, możecie coś droższy sprzedać, na drugiej jest to ten skin tańszy, później inny skin jest na tej stronce tańszy, na innej droższy, więc w ten sposób będziecie sobie właśnie też operować i też jakby pozyskiwać pieniądze na gdzieś tam te kolejne skiny, nie? W ogóle no, teraz aktualizacja śmieszna wyszła z tym, 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 tym że skillowatka i samofina z były poruszane, dla mnie to jest śmiech na sali, nie? Kolejna stronka Taniecoinsy.pl Jest to stronka, na której można kupywać coinsy, ja nigdy nie kupowałem, chociaż nie, mi się chyba kupić parę razy końsy i tutaj też otrzymujecie kodzik, na początku i z tego kodu można sobie potem właśnie wypłacić bonusik, można sobie zbierać poleconych i wypłacić bonusik lub po prostu doładować sobie z kodem i więcej mieć sobie doładować. I przez to też możecie tutaj, jak ktoś jest fanem właśnie końców ruletek, coś tam sobie podziałać, w ten sposób można to rozegrać. Tu chyba zbytnio nie ma co mówić, też wiem pierwszą z brzegu stronki, że cały czas działa, że jest chyba ok. No i kolejna kategoria, w sumie to już ostatnia, Pozostałe. Tu jest kilka kategorii, znaczy tu są pojedyncze stronki z różnych kategorii, tego jakby zapisem pozostałe. Pierwsza z nich jest to Freecash. Freecash właśnie jest to też tutaj stronka, z której bardzo często korzystam, bawię się na tym i to jest też stronka, na, gdzieś tam na początku filmu mówiłem, że zrobię wam oddzielny odcinek na ten temat, jak będziecie chcieli. Jest to stronka, w której zarabiamy pieniążki na tym, że wykonujemy różnego rodzaju akcje. Pobieramy aplikacje, gramy w gierki, wypełniamy quizy, ankiety, oglądamy filmy, dajemy łapki w górę itd. Tak dalej, tak dalej. W zależności od poziomu trudności, ogrom, ogrom jest możliwości ofertów tutaj różnych na telefon, na komputer, na Androida, na iPhone'a. Macie podziały. Im trudniejsze jest zadanie, tym oczywiście większą kwotę dostajemy. Te, w których dostajemy największe kwoty, zazwyczaj wymagają albo jakiegoś oponowego wykorzystania, dużo czasu, albo jakiś wpłat. Tego nie polecam robić, ale te takie, które dają najmniej, często są to banalne rzeczy, jakaś rejestracja, jakieś kliknięcie, jakiś tam poziom w gierce, jakiś prosty, widzicie, rejestracja, prosty quiz, proste picie poziomu w gierce, czasem dołączenie do samej gierki. Więc można sobie w ten sposób na tych stronkach zarobić. No, i wypłaty tutaj na tego typu stronkach są w różnych walutach: w PayPal, Bitcoin, kryptowaluty, waluty. Terra można, jakieś tam w ogóle Gift karty, co ciekawe, Netflixy, Apple, Google Play e i skiny standardowo do Gierek, do Stereo dwójki oczywiście, również, więc tego darmowego skinka można sobie zdobyć. To jest ciekawostka, no, Wam oddzielność, nie? ale to już ostatnia rzecz, którą opowiem na ten temat, że po prostu możecie sobie te same zdania na wielu stronkach, one płacą od komuś sobie, no, najlepiej chcesz mieć jakiś telefon zapasowy, bo to jakieś tam ryzyko zawsze jest. Niski poziom wypadu jest w ogóle, tak zauważyłem teraz. No, i po prostu coś sobie to wypłacać, bo na przykład usuwać i na nowym telefonie gdzieś tam tworzyć, nie? Znaczy, na nowej stronce, na tym telefonie, tak tak żebyście lepiej i na jakimś innym, ale że na nowej stronce musisz sobie od nowa działać, więc tak to wygląda. Go Boosting, gdzieś takich samo było więcej, teraz ich nie mogę zbytnio znaleźć. Jest to stronka, gdzie zarabiamy na graniu po prostu na serwerze, tak, że gramy na serwerze. Tu aktualnie widzę, że nie ma serwerów na boostowanych slotach. Trzeba sobie poczekać, nie ma ich tak dużo jak był CSGO, jak jest CS2. No i tutaj po prostu za to, że gracie na serwerach otrzymycie punkty kredyty na tej stronie. Te kredyty można sobie wymienić na jakieś skiny, już w ogóle dużo skinków wypłaciłem z tej stronki. Ja miałem akurat z referali, mało pykałem Nie wiem czy mogę to sprawdzić tutaj jak to... A mogę sprawdzić. Kilka wypłaciłem, nie? Ale ogólnie wypłaciłem ich dużo więcej, myślę, tylko że chyba tu jest przez jakiś czas po prostu. Ja płaciłem tu 7-8 skinków, myślę. No i spoko, nie? Także tak, takie stronki się często pojawiają nowe. Jak coś będzie nowego to myślę, że zaktualizuję. Będę w ogóle aktualizował tutaj w opisie stronki. stają się gdzieś tam w miarę być na bieżąco. Kolejna stronka tutaj Easy Skins to jest tutaj w klasyczne takie ogletki, a tu się odbiera końcy. Codziennie przez jakiś tam, aha, teraz jest cooldown dużo, o Jezu, 720 godzin. Kiedyś było codziennie, teraz to zmienili. Specjalnie klikałem, żeby na odcinku wam pokazać, jak odbieram. Było codziennie przez dwa tygodnie, teraz 720 godzin. To jest, o kurwa, to jest 3 tygodnie chyba. ty. Nie, to jest 30 dni. To teraz słabo, to, to zrobili niby daily free, a widzicie, że jest limit wykorzystany. No dobra, to już odbierać, próbować, nie? I zawsze coś tam z tego będziecie yy, mieli. GatorSkins jest akurat stronka, opierająca się na tej w zasadzie, to Flickrz. Chciałem Wam jeszcze pokazać, kurde, jakąś tutaj stronce zapomniałem. Była taka stronka, gdzie... Kurde, nie pamiętam, która to jest teraz, nie? W tej po prostu mieście aukcji sobie licytowaliście jakieś inne te skinki i tam mogliście wygrać skinki po taniości. Taki no licytator, nie? Bo tak można ująć. Dobra, no myślę, że to dzisiaj było na tyle. Więcej już nie trzeba zbytnio dodawać. Jakieś pytania piszcie w komentarzu. No i co, to było na tyle. Jeśli jakieś stronki działają, też informujcie, bo to się wszystko zmienia. Będę się starał aktualizować. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Siemano.